Witajcie, witajcie, witajcie. Jak się macie? Dzisiaj nagram to krótkie wideo, żeby pokazać, jak ustawić swoje radary, na co patrzeć, jeśli chcecie znaleźć odpowiednią sytuację, odpowiednią firmę, odpowiednią możliwość biznesową. Tego będzie co najmniej 6 rzeczy, 6 takich punktów, jeden dodatkowo dodałem, żeby właśnie taką sytuację zidentyfikować. Jeden w sumie jest taki ode mnie, a 5 jest od najlepszego rekrutera na świecie. Także posłuchajcie uważnie. Pierwsza rzecz, jaka jest najważniejsza, bo słuchajcie, możecie wejść do czegoś, będzie to trwało latami, tak? Nie będziecie usatysfakcjonowani, nie będziecie zadowoleni, nie będziecie mieli efektów, albo się okaże, że to nie to po prostu. To słuchajcie, co jest ważne? Pierwsza rzecz to jest liderzy. Czy są odpowiedni liderzy w tej firmie? Czy tacy, którzy coś osiągnęli, coś zrobili, gdzie czeka na Was po prostu rozwój? Czy ci liderzy pociągną za sobą innych ludzi? Nie to, że będą ich ciągnąć na sznurku albo pchać jeszcze gorzej, ale po prostu tacy, którzy ludzi po prostu pociągną, z którymi możecie się zidentyfikować, poczuć, że to są odpowiedni ludzie z sukcesami też, którzy mają pieniądze. Czy firma ma pieniądze, czy firma zarabia. Czy produkt jest taki, że tutaj zarabia? Ale to jest kolejna rzecz. Bo ludzie poruszają ludzi, a nie produkt, słuchajcie. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest, słuchajcie, jak myślicie, co? To jest czas. Czas to 90% całej batalii, całej walki. Jeśli jest odpowiedni czas, jeśli jesteś w stanie wejść w firmę, w możliwość biznesową, w produkt w odpowiednim czasie, masz 90% przewagi, 90%. To naprawdę trzeba. Timing jest niesamowicie ważny. Czy jest odpowiedni czas na sprzedaż Twojego produktu? Czy ludzie będą to chcieli? Czy tak jak jest na przykład z Facebookiem, z Uberem, z Apple'em, z Samsungiem? Gdybyś był, cofnij się w czasie. Gdybyś mógł się cofnąć w czasie, mogła się cofnąć w czasie i być jako jedną z pierwszych osób, tak? Pionierów, ja nie mówię, że pierwszą osobą, ale w pierwszym tysiącu, w pierwszych 10 tysiącach, czy nawet Bitcoin, tak? Kiedy był za 70 centów i w tamtych czasach, gdybyś się mógł cofnąć w czasie, czy wszedłbyś w ten projekt, w Bitcoin, czy kupiłbyś Bitcoin za 70 centów? Tylko nie można wtedy za to pizzy kupować, nie? Czyli wejść wtedy, gdy był 70 centów i potrzymać do dzisiaj. Czy to by Ci się opłacało? Czy byłbyś chętna to zrobić? Zobacz, jak ważny jest czas, w którym się zaczyna projekt. Dlatego też sprawdź, czy jest to odpowiedni czas. Czyli po prostu, czy jesteś pionierem tak naprawdę, nie? Kolejna rzecz. Czy Twój produkt jest dostępny cenowo? Bo jak jest niedostępny cenowo, nie będzie powtarzalności. Czyli nie będzie tak, że sąsiadka pójdzie, pokaże, ok, mam coś fajnego, zobacz, fajne, super, dobra, ile to kosztuje, biorę, tak? Nawet niech będzie to na kliknięcie gdzieś tam jakiegoś małego kredytu, czy coś takiego, czy jakiegoś systemu ratalnego, a żeby to było dostępne, a nie takie, że ludzie popatrzą, nie, to się nie opłaca po prostu, nie? Cena jest niewspółmierna do produktu, do jakości, do serwisu i tak dalej, tak? To może być drogie, ale musi być opłacalne, tak? Wtedy ludzie będą to kupować. Czy jest produkt unikalny? Czy to nie jest tak, że wszędzie, gdzie pójdziesz, bo są tysiące firm w marketingu, czy to jest tak, że tylko u Ciebie można kupić? Czy nie jest tak, że można pójść do tysięcy firm i w tysiącach firm stacjonarnych, tradycyjnych, internetowych i można to kupić? Także sprawdź to. Produkt musi działać. Czy to, co mówisz ludziom, musi faktycznie mieć takie funkcje, takie działanie, żeby ludzie faktycznie byli zadowoleni. Musi produkt działać. Jak nie będzie działać, ludzie go nie będą kupować. Czy masz tak zwane testymoniale, świadectwa trzeciej strony, czyli są zadowoleni klienci, czyli klienci przychodzą, mówią, zobacz, tak to działa. Czy możesz się czymś takim pochwalić, czy firma się czymś takim chwali? Jeśli tak, to jest super, to jest właśnie ta rzecz, którą musisz sprawdzić, zbadać. Kolejna rzecz, czy masz prosty system, czyli system, ale prosty. Musi być prosty system, słuchaj. Czyli najlepiej, jeśli to jest tekst, krótka informacja, krótka prezentacja, dłuższa prezentacja, jeszcze dłuższa prezentacja, tak? Potem może jakiś automatyczny system webinarowy, coś takiego, ale prosto,
żeby była duplikacja, bo jak ktoś mi powie, że ma świetny system, który się duplikuje, no to świetnie, tak? Jeśli jest duplikacja, czyli każdy może to zrobić, każdy może napisać tekst na przykład, tak? Każdy może to przesłać, każdy może przesłać link. To jest prosty system, słuchajcie. No i kolejna rzecz, to jest tak, to jest plan, w którym ci zapłacą, w którym ci faktycznie zapłacą pieniądze. Sprawdź to, tak? Bo niektóre firmy mają rewelacyjny produkt, mają kiepski plan. Niektóre mają super plan, mają kiepski produkt. Idealne jest po prostu znaleźć firmę, gdzie jest świetny, genialny produkt, jest fantastyczny plan wynagradzania, gdzie ktoś to policzy, gdzie to się firmie opłaca i gdzie to się ludziom opłaca. Za pracę to się po prostu opłaca. To by było to ode mnie jeszcze. Właśnie, akurat wyszło piąte, bo tamte rzeczy chyba omówiłem, widocznie po prostu w międzyczasie nie zapisałem. Czyli jeszcze jedna rzecz ode mnie to ty. To jest najważniejsza kwestia, czyli wyobraź sobie, czy z tym produktem dobrze się będziesz czuć, czy będziesz w stanie pójść do kogoś, tak? Ja rozumiem, w internecie to można wszystko sprzedawać, no bo ludzie nas nie widzą praktycznie, ale czy będziesz w stanie na przykład dobrze się z tym czuć, dobrze dyskutować na czacie, dobrze dyskutować na grupie o tym, wejść w ten czat i porozmawiać jak równy z równym, ze wszystkimi, tak? Niezależnie od wieku, niezależnie od płci, niezależnie od narodowości i tak dalej. Czy będziesz w stanie z tym produktem wyjść do ludzi i po prostu zwyczajnie porozmawiać. Mówić o tym, że masz coś takiego i takiego, a nawet jak już masz swoją zbudowaną grupę, wyobraź sobie, czy będziesz w stanie o tym produkcie podyskutować, nawet z ludźmi, którzy już są w tym biznesie. Czy będziesz się czuć dobrze z używaniem tego produktu i z mówieniem o tym produkcie. Nie musisz być osobą tutaj nawiedzoną, napaloną na ten produkt. Nie musisz. Ale czy po prostu jest to taki... No, produkt ma iść do rynku, ma iść do ludzi. Więc czy będziesz w stanie zwyczajnie go zaakceptować, polubić, powiedzieć, jest świetny i tak dalej i dyskutować z ludźmi na ten temat. Tak? Krótko. Powiedzieć coś. Wytłumaczyć. Gdzieś tam się zaangażować. Tak? Bo jeśli jest produkt świetny, jeśli ty go lubisz, no to na pewno ten biznes będzie ci zupełnie inaczej wychodził, niż jak robisz tylko właśnie dla planu finansowego. Musisz być ty po prostu zaangażowany w ten projekt, tak? To jest biznes na lata, można go zrobić szybko, ale trzeba sobie ustalić taki czasowy pewien okres, nie wiem, 2-3 lata, tak, żeby zrobić ten biznes, potem on się na pewno toczy, bo jest duplikacja, a te 2-3 lata musisz po prostu o tym produkcie mówić. Czy czujesz się dobrze z tym, że będziesz mówić o tym produkcie? Okej, super, dziękuję za to, że jesteś tutaj, że oglądasz nagranie. Mam nadzieję, że ci pomoże zidentyfikować dobrą możliwość, dobrą szansę biznesową poprzez sprawdzenie, jacy są liderzy, czy jest odpowiedni czas, czy jest prosty system, czy produkt jest odpowiedni, czy produkt jest odpowiedni. O tym mówiłem, nie zapisałem, czyli produkt, czy plan wynagradzania jest dobry, czy firma dba o to, żeby sama zrobiła, robiła innowacje, wprowadzała nowe produkty, ale też, żeby zapłaciła tobie i czy ty będziesz dobrze się czuć z danym produktem, nawet o każdej porze i w każdym miejscu. Nie jest to może takie strasznie wymagane, bo w internecie to się zrobi, ale na żywo, żeby się w miarę dobrze czuł z produktem. Także jeśli to ci się podobało, polub, daj kciuka, udostępnij, wyślij linka znajomym. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć.